Cześć! Jeśli oglądasz ten film, to pewnie słyszałeś już o możliwości zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku. Dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pomoże Ci sprawnie przejść przez wszystkie etapy rejestracji. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma Twoja rejestracja? Wiedz, że każdy potencjalny dawca szpiku może dać szansę na nowe życie dla chorego na nowotwór krwi. Dlatego dziękujemy, że jesteś z nami. Cała rejestracja jest prosta i trwa dosłownie kilka minut. Zacznijmy ją od krótkiego wywiadu medycznego, dzięki któremu ustalimy, czy możesz się zarejestrować w bazie potencjalnych dawców szpiku. Do dzieła. Czy mieścisz się w przedziale 18-55 lat? Czy mieszkasz na stałe na terenie Polski? Jeśli na któreś z pytań odpowiedź brzmi nie, to przykro mi, nie możesz się zarejestrować. Nie przejmuj się. Możesz wesprzeć ideę dawstwa szpiku w inny sposób, który znajdziesz na stronie dkms.pl. Jeśli jednak werdykt brzmi dwa razy tak, możemy przejść do kolejnej rundy. Czy rejestrowałeś się jako potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych w bazie Fundacji DKMS albo innej bazie potencjalnych dawców szpiku? Jeśli tak, gratulacje. Jesteś już potencjalnym dawcą i nie musisz rejestrować się ponownie. Nie jesteś pewien? Zadzwoń do fundacji pod numer kontaktowy. Jeśli nie, idziemy dalej. Aby zostać potencjalnym dawcą, koniecznie zapoznaj się i wyraź zgodę na dwie metody pobierania materiału do przeszczepienia, które znajdziesz w podsumowaniu na odwrocie formularza rejestracyjnego. I uwaga, ostatnie pytanie. Czy cierpisz na jakąś chorobę? Zapoznaj się z listą chorób wykluczających, która znajduje się na odwrocie formularza rejestracyjnego, a także na stronie dkms.pl/zestaw. Jeżeli Twoja choroba wymaga konsultacji z lekarzem, bądź nie znalazłeś jej na liście, skontaktuj się z nami pod numerem kontaktowym. Jeśli wszystko jest w porządku, śmiało możesz przejść do kolejnego etapu rejestracji i poprosić opiekuna o pakiet rejestracyjny. W kopercie znajdziesz formularz rejestracyjny, 3 pałeczki do pobierania wymazu, opakowanie na pałeczki i instrukcję rejestracji. Przejdź teraz do formularza rejestracyjnego. Zawiera on 2 kody kreskowe. Jeden naklej na opakowanie na pałeczki, drugi zostaw na miejscu. Teraz czytelnymi, drukowanymi literami uzupełnij dane osobowe, adres zamieszkania. Podaj 2 numery kontaktowe, pierwszy własny, drugi do najbliższego członka rodziny i zaznacz pokrewieństwo w nawiasie. Jeśli zechcesz, możesz również przekazać darowiznę na rzecz fundacji i przelać na jej numer konta wybraną przez Ciebie sumę. Wybierasz formy kontaktu ze strony fundacji. Wpisz miejscowość, datę i podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem. Na koniec poproś opiekuna o wpisanie numeru dnia dawcy. Przed Tobą wielki finał. Pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka. W tym celu wyjmij pałeczki uważając, by nie dotknąć wacika palcami. Przez 60 sekund pocieraj pierwszą pałeczką po wewnętrznej stronie policzka. Ważne, by odpowiednio mocno nim pocierać. To samo zrób z drugą i trzecią. Pamiętaj, by pobierać wymaz każdą pałeczką osobno. Teraz odczekaj 2 minuty, aż pałeczki wyschną i włóż wszystkie 3 do papierowego opakowania. Jeśli wcześniej umknęło Ci naklejenie kodu kreskowego na opakowanie z pałeczkami, zrób to teraz. Na koniec wpisz datę i godzinę pobrania wymazu. Super! Rejestracja zakończona. Pora przekazać zaklejone opakowanie z pałeczkami i formularz rejestracyjny opiekunowi. Zrób to od razu, a różową kopię zachowaj dla siebie. Jest ona potwierdzeniem Twojej rejestracji. Przesłane przez Ciebie pałeczki zostaną teraz przebadane w laboratorium pod kątem antygenów zgodności tkankowej HLA. Cały proces potrwa około 3 miesięcy. Po tym czasie wyślemy do Ciebie potwierdzenie zakończenia rejestracji w bazie oraz kartę dawcy. Od tego momentu będziesz każdorazowo brany pod uwagę podczas przeszukiwania bazy niespokrewnionych dawców szpiku dla pacjentów potrzebujących przeszczepienia z Polski i całego świata. Jeśli nie skontaktujemy się z Tobą, głowa do góry. Oznacza to, że Twój bliźniak genetyczny jest zdrowy. Pamiętaj o aktualizacji swoich danych. Jeśli zmieni się Twój adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail bądź nazwisko, poinformuj nas o tym.
To bardzo ważne, ponieważ w momencie, gdy dawca zarejestrowany w naszej bazie może pomóc potrzebującemu przeszczepienia pacjentowi, najważniejsze jest, aby się z nim jak najszybciej skontaktować. Dlatego jeśli zmienią się Twoje dane kontaktowe lub stan zdrowia, poinformuj nas o tym. Podaj dalej. Jeśli chciałbyś szerzyć ideę dawstwa szpiku, zamów zestaw na 5 na stronie dkms.pl/zestaw i zarejestruj nowych potencjalnych dawców.